Panie strosto kolejny problem w powiecie to brak wody. Tutaj pojawił się pomysł na rozwiązanie tego problemu, ile to będzie kosztować i czy uda się go przeprowadzić. Tak, no, czy uda się przeprowadzić, ile to będzie kosztować, jeszcze tego nikt nie wie. Zaczęliśmy od tego, że uchwalając w ubiegłym roku strategię rozwoju powiatu tarnowskiego już wtedy zauważyliśmy ten problem i wpisaliśmy w tą strategię ochronę naturalnych ujęć wody. Układ w ogóle polski jest taki, że woda bardzo szybko przybywa i bardzo szybko spływa. Więc na wodę w rzekach nie zawsze można liczyć. No i dziś ten problem już się nam pokazał. Bardzo suche lato, niewiele deszczu na jesieni, szybko, krótka, ale bardzo mroźna zima pokazała, że wiele gospodarstw już na dzień dzisiejszy nie ma tej wody. Więc. Na razie zwracamy się pismami do różnych instytucji, żeby nam pomogły wejść w taki temat. Trzeba najpierw zrobić inwentaryzację, ile takich źródeł jest. Na terenie powiatu, otoczyć te źródła naturalną ochroną, no a potem w miejscach, które są newralgiczne, gdzie najbardziej brakuje wody, można by dopiero budować studnie głębinowe. Przecież na przykład gmina Gromnik ma ujęcie ze studni głębinowych i, cała, i większość gminy ma wodę, także woda nie musi być tylko z rzek ciągnięta. My na terenie powiatu na pewno mamy źródła, które mogłyby posłużyć. Dla ludzi, jako zasób wody, tylko trzeba to zinwentaryzować. Jaki jest czas, kiedy się okaże, czy, czy to się uda zrobić? Macie jakieś szacunki? To znaczy, my tak czasowo też tego nie określamy. Zwróciliśmy no, się pismami do instytucji, czekamy na ich e, odpowiedź. No, e, finansowo nie jesteśmy na razie przygotowani, żebyśmy to mogli sami zrobić. E, czekamy, czy któraś e, instytucja nam w tym zakresie pomoże, czy Ministerstwo Ochrony Środowiska, czy Fundusze Różne Ochrony Środowiska. Zobaczymy. Jeżeli nie, będziemy próbować sami z tym tematem się borykać, mamy go zapisanego w strategii, więc jesteśmy zobowiązani ten temat drążyć.